Dzień dobry, cześć. Zabieram się za malowanie tego oto pokoju, ściany, okna. Po 15-16 latach wymaga to odświeżenia. Chyba 7-8 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, wyszlifowałam podłogi na dole, wymalowałam wszystkie okna i pomalowałam ściany na szaro. Góra jest mało przez nas używana. Mamy takie małe walking closet, czyli mamy taki mały pokój w tej drugiej części, gdzie jest po prostu garderoba. A ten pokój to jest mój pokój do ćwiczeń i właściwie nic więcej, to był taki pokój gościnny, ale nic więcej w nim nie było poza właśnie kanapą, jakimś tam starym regałem, więc to wszystko po prostu wyrzucić, odświeżyć i chciałabym zrobić taki mój wymarzony pokój. Bardzo chciałam mieć jasne meble, jasną kanapę, ale ze względu na pieski, które chodzą z nami do stajni, ciągle wychodzą na dwór, wchodzą do środka, no niestety tylko skórzana kanapa wchodzi w grę, ponieważ łatwiej jest ją po prostu czyścić. Nawet z jasnymi dywanami jest też problem. Tutaj chciałabym zrobić wszystko tak w jasnych kolorach. Mówię, tu nie będzie mebli, no bo tutaj nie bardzo można cokolwiek ustawić. To była faktycznie kiedyś nasza sypialnia, tak zupełnie na początku. Ale chciałabym zrobić taki mój mały kącik, gdzie po prostu mogę sobie usiąść, mogę sobie potrenować, mogę zrobić jakieś zdjęcia i jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Właśnie się zaczyna Wielkanoc. W Danii jest już wolny od czwartku, czyli czwartek, piątek jest wolny, sobota pracująca i Wielkanoc. Więc dla mnie to jest pierwszy raz chyba od 20 lat wolna Wielkanoc. Henryk będzie pracował 5 dni z rzędu. Mam nadzieję, że żaden powożący się nam nie wykruszy, więc nie będę musiała tam jechać. Dlatego postanowiłam, że się zabiorę za to i przyjadę góry, no ale myślę, że będę musiała malować dwa razy. Jak skończę tutaj, to zabieram się za ten drugi pokój. To jest taki przechodni pokój, więc w tej chwili to jest tam rozpierdzielnik. Czyli po prostu jest wszystko. Będę musiała to posegregować. Myślę, że jakąś małą komodę może tutaj kupię. Może jak mi się uda w sobotę pojechać do Ikei. Fajne lustro. Nawet myślałam o jakiejś takiej biureczku do robienia makijażu. No taki typowo kobiecy, dziewczęcy pokój, który pewnie mi się zawsze marzył. Dobra, zaczynam. Czyli oczywiście zaczynamy od zabezpieczenia szyby. Żeby było dużo poprawniej, to powinnam troszeczkę przeszlifować to drewno, które jest tutaj, bo wtedy farba łatwiej złapie, ale przyznam, mi się nie chce. Tam na dole to tak robiłam, ale tutaj po prostu mi się nie chce. Jak przeszlifuję, to znowu trzeba umyć, więc odkurzyłam, umyłam okna przed i dobra, za dużo gadania. Jak wszystko jest dobrze zabezpieczone, to samo malowanie idzie szybciutko, bo wtedy nie trzeba uważać. Pewnie się niektórzy zastanawiają, dlaczego ja to robię i poświęcam mój wolny czas na malowanie. Zamiast na przykład pojechać sobie do Kopenhagi. A to dlatego, że tutaj jakikolwiek wykonawca jest zwyczajnie bardzo drogi. Zapłaciłam
jakieś 900 koron za farbę do ścian i do okien, pędzle i rolkę, czyli jakieś 500 zł. A gdybym teraz jeszcze wzięła wykonawcę, to pewnie bym musiała, no tak myślę, 3000 zł może na to poświęcić. A 3000 zł w kieszeni to jest dobry zarobek w 2 dni, bo pewnie tyle mi to zajmie, co? Jak malowałam tam na dole i okna są białe, a ściany są szare, no to oczywiście wymagało to jeszcze większej precyzji, ponieważ żeby ładnie były odcięcia, sufit też był biały, czy jest biały, a ściany szare, więc to wszystko trzeba było bardzo dobrze zabezpieczyć, żeby te odcięcia kolorów były ładne. Szyby zabezpieczone. Zaczynam malować. No i oczywiście jeszcze trzeba zabezpieczyć te metalowe okucia. Okno już pomalowane i teraz zabieram się za kaloryfer. Jeszcze trzeba wymalować panele. A że to drewno, no to jedziemy pędzelkiem. Tak jak widać, są przejścia bielsze, dlatego trzeba pomalować drugi raz. I pomalowałam oczywiście też ten kant drewniany i teraz będę też malowała drzwi. I koniec. A teraz nie wiem, co mam zrobić z tym, bo przemalowałam już 5 razy. I nic nie kryje. To niesamowite, że tyle farby nałożyłam i to nic nie kryje, więc muszę pewnie jakiś podkład kupić i przemalować jeszcze raz. Zaczynam składać regał. Jako dziecko uwielbiałam zabawy klockami Lego. No i w sumie to bardzo lubię składać meble, bo to coś takiego samego. I regał gotowy. To kupiłam takie wysuwane pojemniki i to obicie można prać, bo jest z tyłu na zameczek, więc może być bez pojemników, może być z pojemnikami, a ja chcę taki właśnie chcę mieć takie miejsce na wszystkie pierdołki, tak żeby wrócić. W każdym razie na razie skończyłam